Witajcie w kolejnej superprodukcji. Wielokrotnie słyszę głosy, że nic nie robię, a mi rośnie. Choć brzmi to dwuznacznie, to jednak domyślam się, że chodzi o rośliny. W zasadzie ostatnio zacząłem popadać w samozachwyt i dochodzić do wniosku, że faktycznie nic nie trzeba robić. Ale nie ma tak dobrze, a raczej tak źle. W końcu całkowicie bezobsługowe akwarium, takie perpetuum mobile, jak długo może cieszyć? Z samych nudów akwarysta zaczyna grzebać w zbiorniku. Może nie należy z tym przesadzać. I tu potwierdzają się zdania: wyjechałem, nie było mnie, a wszystko urosło lepiej niż jak byłem w domu. Choć czasem zdarzają się wypadki odwrotne. To jednak są w mniejszości. Akwarystyczne grzybalnictwo ma swoją historię. Można o nim przeczytać w każdym poradniku akwarystycznym. Przeważnie zawarte jest to w rozdziale prace pielęgnacyjne, zabiegi pielęgnacyjne, jak pielęgnować swoje nowe akwarium, czy też jak podłączyć kołowrotek chomika do akumulatora wyciągniętego z kamaza. Jak zwał, tak zwał. Te wszystkie prace i zabiegi są jednak w akwarium niezbędne. Raz wykonuje się rzadziej, raz częściej, więc nic dziwnego, że ja też je wykonuję. Z pewnością powiecie, że jestem akwarystycznym konserwatystą, bo technika poszła do przodu, a ja nadal robię to jak zamieszka pierwszego. Chyba tak tragicznie nie jest. Każda czynność, którą wykonuję przy akwarium, wynika z dogłębnych, wieloletnich przemyśleń i postępującej demencji starczej. Zacznijmy od czyszczenia szyb. Te zawsze się pokryją zielonym nalotem glonu. Czasem jest to naprawdę mało widoczne i trzeba znacznie przybliżyć się do szyby, aby przekonać się, że nalot jest. A czasami w ciągu kilku dni nalot pojawia się w znacznej ilości i nawet potrafi utrudnić ogląd zbiornika. Wszystko to zależy od warunków panujących w zbiorniku i od oświetlenia. Ale dziś nie o tym. Nieistotne są przyczyny. Istotny jest zielony skutek na szybach. Nalot, który należy usunąć. Nie należy do ortodoksów, którzy czekają, aż sam zejdzie. Jak sami wiecie, sposobów jest co najmniej kilka. Skrobak z ostrzem, czyścik magnetyczny, karta bankomatowa, czy też młotek powieszony obok zbiornika z napisem użyć w wypadku wystąpienia nalotu. Każdy z tych sposobów ma swoje plusy i minusy. Skrobak dzięki długiej rączce pozwala sięgać głęboko. Dzięki temu możemy siedząc albo stojąc z przodu zbiornika dokładnie obserwować przednią szybę i czyścić dokładnie. Niestety, wydawałoby się, że nie moczy się przy nim rąk. Może tak być przy akwariach małych, niskich, bez wzmocnień na przednich szybach. Przy tych większych, a ja takimi właśnie dysponuję, trzeba dokonywać wielu wyspecjalizowanych ewolucji tymże skrobakiem, aby wyczyścić ciężko dostępne miejsca pod wzmocnieniami, przy okazji nie rozwalając sobie pokrywy albo belki. Wszystko wygląda pięknie, tylko na wzorcowym, małym, otwartym zbiorniku. Poza tym jakość czyszczenia bardzo zależy od jakości ostrza i od jego odpowiedniego nacisku na szybę. Czyściki magnetyczne zapewniają komfort suchych rąk. To ich plus, chyba jedyny. A i to nie zawsze się sprawdza, bo przy słabszych magnesach część w akwarium potrafi odpaść od szyby i bez kąpieli ręki się nie obędzie. A poza tym bardzo łatwo zaliczyć drobinkę piasku, która dostanie się pomiędzy dwie części czyścika. A szorowanie kwarcem o twardości 120 w skali MOSA po szkle daje miłe i przyjemne w oglądzie rysy. Rysy leżą 2499 metrów nad poziomem morza, chyba że są po słowackiej stronie, wtedy mają już 2503 metry. Ale Słowacy stosują chyba sterydy, to dlatego. Karta magnetyczna, zwana też bankomatową, we wprawnych rękach staje się zabójczą bronią dla glonów i osadów pokrywających szyby. Minusem są mokre ręce i przy wyższych zbiornikach niemożność jednoczesnego czyszczenia szyby i oglądania efektów, przynajmniej od połowy akwarium aż do dna. No chyba że osobnik posiada ramiona jak gibon. Tu też przeszkadzają wszelkie wzmocnienia przednich szyb. Istnieją jeszcze specjalne rękawice do czyszczenia szyb, ale nie wypowiem się, bo nie spodziewałem się, że ktoś może na taki pomysł w ogóle wpaść. No ale cóż, mało wiem o ludziach. Oczywiście, pomysłowość ludzka jest ogromna, więc zapewne wielu z Was używa oprócz wymienionych przeze mnie akcesoriów jeszcze przeróżnych gąbek, szmatek, czy co Wam tam do głowy przyjdzie. Liczy się efekt, a nie to, czego się akurat używa. Kolejną formą pielęgnacji akwarium jest zbieranie z powierzchni wszystkiego, co po niej pływa, a nie jest nam potrzebne. Jak wiadomo, rośliny raczą gubić liście. Robią to z własnej woli albo pod przymusem ryb, które im te liście urywają. Częściej występuje samoistne odpadanie liści, które albo zalegają na dnie, albo wypływają na powierzchnię. Powierzchnię wody należy utrzymywać w czystości. Wszelkie pływające zanieczyszczenia utrudniają wymianę gazową i zasłaniają światło roślinom. Poza tym wyglądają mało atrakcyjnie. Tu też nie jestem jakimś szalonym ortodoksem rzucającym się na każdy zauważony listek. Niemniej, kiedy jakąś grupę listków zauważę, staram się je jednak zebrać siatką. Wyrzucam też
pleniącą się rzęsę wodną, bo choć z jednej strony pożera azot i skutecznie rozprasza światło, to jeśli już pływające rośliny mam mieć w zbiorniku, to wolę w głębkę czy pistię. Często słyszę pytanie, jak skutecznie pozbyć się rzęsy ze zbiornika. Mam wtedy wrażenie, że to jakaś mission impossible. Odpowiedź jest zawsze jedna. Trzeba cierpliwie stanąć nad zbiornikiem i wybierać siatką, pincetą czy w końcu łapami. Jak się do tego przystąpi z chęcią usunięcia tej rośliny, to się ją usunie. Ale nie da się tego zrobić po łebkach. Co mamy dalej? Odmulanie. Różnie ludziska robią. Jedni odmulają, dobijając się do szkła na dnie. Inni mówią, że w podłożu nie należy w ogóle grzebać. Ja wypracowałem tu sobie swoją metodę i jej się trzymam. Jak do tej pory się sprawdza. Ale najpierw kilka słów o sprzęcie, którego używam bądź używałem. Będąc początkującym akwarystą, czyli zaraz po podpisaniu kapitulacji Niemiec, zakupiłem długą zieloną rurę z plastikową końcówką. Rura miała spełniać dwie funkcje. Służyć do zlewania wody z akwarium i do odmulania i czyszczenia dna. Tak jak pierwszą funkcję spełniała w 100%, tak z drugą nie było rewelacji. Co prawda końcówka spełniała swoją funkcję przy wkładaniu w podłoże i czyszczeniu dna z mułu. Zatrzymywała żwir, a zasysała brud. Niestety, wystarczyło, że chciałem zebrać jakieś opadłe na dno liście czy inne odpady. Wtedy należało tą końcówkę zdjąć, więc w końcu rura pozostała bez końcówki. Muszę tylko uważać, żeby nie zasysać żwiru, no ale z tym daję sobie radę, zatykając drugi koniec rury palcem. Wtedy żwir opada szybciej niż zanieczyszczenia i można dalej zasysać. Wiem, że teraz różnych odmulaczy jest pełno. Być może jakiś trafi do moich rąk i będę mógł się przekonać, że bez sensu męczę się tyle lat z zieloną rurą. Ale skoro spełnia swoją funkcję, to na razie nie płaczę. Rura jest dobra, bo jest wąska, można ją wsadzić praktycznie w każdy zakamarek. Z dość szerokimi odmulaczami jest różnie. Wszystko zależy od stopnia zarośnięcia dna. Jak odmulam, staram się to robić bardzo uważnie. Odmulam przy samej przedniej szybie, gdzie najbardziej widać zbierający się brud. Zbieram liście i inne opadłe części roślin. Punktowo odmulam żwirką o niektórych roślin. To lekko narusza ich system korzeniowy, jak też, że tak powiem, przewietrza podłoże. Nawet rośliny lubiące stare podłoża dobrze reagują na takie zabiegi. Ale nie robię pralki ze żwiru i bez sensu w nim nie grzebię. Odmulanie powtarzam przy każdej podmianie wody. Zmieniam tylko miejsca punktowych ataków na żwir. Załóżmy, że wymieniłem 4 wiadra wody. To tylko przez ten czas zlewania wody bawię się z odmulaniem i sprzątaniem, więc te 4 wiadra nie starczą na całościowe posprzątanie podłoża. I to jest duży plus według mnie, bo ingerencja tylko częściowa w podłoże nie jest raczej w stanie zachwiać stabilnością całego zbiornika. A to najgorsze, co może się stać. Podobnie nie jestem zwolennikiem całkowitego przycinania roślin w zbiorniku. Ja w ogóle tak nie robię, a jeśli miałbym się na to zdecydować, to i tak robiłbym to partiami i co jakiś czas, żeby nie zachwiać stabilności. Oczywiście nie jest to proste, jeśli chce się od razu uzyskać zamierzony wygląd akwarium. Czasami trzeba ryzykować. Jedno akwarium to wytrzyma, inne nie. Nie ma specjalnej reguły. Ostatnią formą zabiegów pielęgnacyjnych, nie wspominając już przycinki roślin, bo o tym robiłem 2 filmy, jest podmiana wody. Tu też są zdania podzielone. Jedni podmieniają tyle procent, inni mniej albo więcej, z kolei jeszcze inni w ogóle nie podmieniają wody. I przy tym zostańmy. Niech każdy robi jak uważa, byleby tylko zwierzętom nie działa się krzywda. Reszta to kwestia wprawy i doświadczenia, a nie wzoru matematycznego. Ja podmieniam w okolicach 20% wody. Im większe akwarium, tym ten procent jest mniejszy. Nie wynika to z jakichś tajnych ustaleń zakapturzonej loży akwarystów. Po prostu nie chce mi się tyle wiader dygać. No właśnie, tu dochodzimy do ostatniej konkluzji. Mosard jest starszy od węgla i podmienia wodę wiadrem. Zamiast założyć sobie system stałej podmiany wody, pozakładać węże do kranów, lasery i stroboskop. Cóż, niech każdy robi jak chce i jak mu jest wygodnie. Ja już chyba pozostanę przy tym wiadrze. To dobry trening dla mojego kręgosłupa. Niech sobie policzę. Razem mam jakieś 1100 litrów wody. Z tego 20% to będzie 220 litrów wody do podmiany. Moje wiadro ma 10 litrów, więc z prostego wyliczenia wynika, że muszę przytargać 22 wiadra czystej wody i wynieść 22 wiadra brudnej wody. A to daje 44 wiadra przy jednej podmianie. Elena, mam zawał.
Żeby wyjaśnić to, co widzicie na obrazku, postanowiłem zacytować to, co napisałem na Facebooku. YouTube nie przynosi mi ani złotówki. Zero, nul itd. Filmy są i będą darmowe, nie zamierzam nikogo wykorzystywać, ale chcę je robić lepiej, bo uważam, że YouTube zmierza w kierunku profesjonalizmu. Praktycznie skończyły się czasy pikselozy pokazywanej trzęsącym się aparatem z XX wieku. Nic nie płaci, a wymaga, a wymogi są coraz większe. To już nie tylko merytoryczność treści. Coraz bardziej istotna jest forma. Statyczne kamery odchodzą w przeszłość tak jak papierowe gazety i książki. Można się z tym nie godzić i walczyć z wiatrakami. Ktoś powie, ale to tylko akwarystyka, rybki, roślinki, po co ta technika? Ano po to, że nawet genialna, nie mówię o sobie, treść obleczona w nikczemną formę stanie się totalnie niszowa. Ja nie chcę tej nikczemnej formy. Staram się robić moje filmy jak najbardziej interesujące dla was. Interesujące zarówno od strony treści, jak i wizualnej. Ale tak jak nad treścią mogę posiedzieć i o lepszą jakość powalczyć z samym sobą, tak na polepszenie strony wizualnej mnie po prostu nie stać. W związku z tym postanowiłem przedsięwziąć pewne kroki, które być może nic nie dadzą, ale jak mówiła mojej świętej pamięci mama, kto nie ryzykuje, ten w kozie nie siedzi. Wyżej zmiankowane kroki to przystąpienie do programu Patronite. Myślę, że jest to najuczciwsze rozwiązanie. Każdy, kto będzie miał chęć, może wspomóc mnie finansowo. Pieniądze potrzebne są na konkretne urządzenia, które mają zwiększyć atrakcyjność filmów. Każdy zrealizowany cel będzie pokazywany w filmie, więc jest pełna transparentność. Każdy darczyńca będzie na swój sposób uhonorowany. Szczegóły na stronie z linka, który znajduje się pod filmem. Więc to nie jest tak, że coś się daje i nie dostaje się ode mnie nic w zamian. Na kanale nic się nie zmieni. Filmy nadal będą, jak zdrowie oczywiście dopiszę. Natomiast może udaje się robić lepiej i fajniej, ku ogólnej uciesze. Poniżej, pod filmem, macie link do mojej strony na Patronite. Jeśli ktoś będzie chciał jakichś głębszych wyjaśnień, to proszę pisać w komentarzach, albo prywatnie, albo na Facebooku.